Witam państwa w magazynie F1. Za nami Grand Prix Niemiec na Nürburgringu, przed nami Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. W studiu Cezary Gutowski, dziennikarz przeglądu sportowego. Jeszcze tuż przed wyjazdem na Węgry i powiedz, wiele mówiłeś o tym, że zmienił się układ sił w Formule 1, że jesteśmy w tym punkcie sezonu, że już decydują umiejętności, że Ferrari i McLareny zbliżyły się, czy też zrównały ten dystans do Red Bulli? Czy e, spodziewasz się na Hungaroringu tego samego, e, co na Silverstone i na Nurburgringu, czyli że nie zwyciężą e, Red Bullę, tylko ich konkurenci? Mam nadzieję, że w Red Bulla nie będą mieli mi za złe, ale faktycznie mam nadzieję, że znowu będzie to szansa do tego, żeby wygrał kierowca inny niż e, Sebastian Vettel. E, może niech będzie to kierowca Red Bulla, ale Mark Webber tym razem. E, Ciężko jest to przewidzieć oczywiście, no bo jest to znowu nowy Tor, inny poligon, natomiast no wiele sygnałów, sygnałów wskazuje na to, że znowu na tym typie Toru samochody konkurentów powinny być szybkie. Znaczy przede wszystkim. Red Bull wiadomo, Red Bull będzie sobie radził niezależnie od typu Toru. Na pewno będzie samochodem najłatwiejszym wprowadzeniu i najszybszym. Ale bardzo blisko jest Ferrari Ferrari, które bardzo lubi wysokie temperatury, któremu nie sprzyja nasze zimne lato w tym roku, a na większości wyścigów albo pada, albo właśnie jest chłodno, więc teraz jest nadzieja, że to będzie ten pierwszy wyścig, na którym będzie gorąco. I to powinno mocno przyspieszyć Ferrari, które ma problemy z ogrzewaniem opon. Druga sprawa. Na Hungaringu będą używane opony super miękkie i miękkie, czyli te dwie najbardziej miękkie mieszanki, co oznacza, że na torze takim, który te opony zużywa, bo jest dosyć śliski i kręty. Samochody takie jak Ferrari powinny mieć przewagę taktyczną, bo w ich samochodach opony będą zużywały się wolniej, tak więc myślę, że to będzie taki moment, w którym przewagę może mieć Ferrari. McLaren no właśnie, trochę McLaren. odwrotnie. McLaren bardzo lubi chłodne dni, to co powiedział ostatnio Lewis Hamilton po wyścigu, McLaren lubi deszcz. Jak się robi gorąco, no to w tym momencie no, wygląda na to, że ich opony zbyt łatwo się rozgrzewają i oni mogą mieć z tym problem, Szczególnie Luis Lewis Hamilton, jak będzie gorąco. tutaj. Marnowanie się opon w jego wykonaniu, to znaczy opon w jego wykonaniu, to jest rzecz oczywista. Tak? To od lat widzimy taką tendencję. No i właśnie ten Red Bull, o którym mówiłem, że, że im jest wszystko jedno.